Sawanna i jej mieszkańcy. Na sawannie występują dwie pory, deszczowa i sucha. W szacie roślinnej dominują wysokie trawy, sięgające nawet 5 metrów. Sawanny występują na obszarach Afryki i Ameryki Południowej, a także w Indiach i Australii. Baobaby rosną na niektórych sawannach. Wyglądają, jakby rosły korzeniami w górę. Jakie dzikie bestie skrywa sawanna? Lwy potrafią zjeść od 5 do 7 kg mięsa dziennie. Lwy jako jedyne z kotów żyją w stadzie. Lwy doskonale widzą w każdych warunkach. Ich źrenice od razu dostosowują się do zmiany oświetlenia. Każda zebra ma niepowtarzalny wzór pasków. Zebra uciekając może osiągnąć prędkość nawet 80 km na godzinę. Słoń wypija dziennie 220 litrów wody. W chwili urodzenia słoniątko może ważyć 120 kg. Kiedy hieny zostają zaatakowane przez drapieżniki silniejsze od nich, udawają martwe. Serce żyrafy waży 11 kg i jest to najcięższe serce pośród wszystkich zwierząt lądowych. Żyrafa zjada dziennie 34 kg liści. Sępy mogą dożyć nawet 40 lat. Likaony to nieustraszeni łowcy. Potrafią biec 50 na godzinę, a większość ofiar doganiają dopiero po 3 km. Bawoły to jedne z najgroźniejszych zabójców. Rocznie ginie od nich aż 200 osób. Bawoły potrafią zaatakować nawet nosorożca. Zapraszamy do obejrzenia filmu Walki zwierząt Nosorożec vs. Bawoł. Antylopy podczas migracji są w stanie pokonać 3000 km. Antylopy potrafią wypić jednorazowo 8 litrów wody. Gepardy to najszybsze zwierzęta świata. Gepard ma bardzo długi ogon w stosunku do reszty ciała. Pomaga mu on w utrzymaniu równowagi podczas długiego biegu. Jeśli się spodobało, załapkuj, zasubskrybuj i obejrzyj inne filmiki z naszego kanału. Pozdrawiamy zespół Planeta Zwierząt.